przy kawie. Nadajemy z Holandii. I to już naszą pierwszą rocznicę nadania od pierwszego odcinka Polek przy kawie. Tak, to pierwsza rocznica. Tak, pierwsza rocznica. Witam. Polki przy kawie zapoczątkował odcinek o Marszu Niepodległości, o którym dzisiaj będziemy znowu opowiadać. Tym bardziej, że w tym roku byłyśmy tam osobiście, w Warszawie, na Marszu Niepodległości. Obydwie w dwóch różnych miejscach na marszu, ale jednocześnie w tym samym miejscu, w Warszawie, w której też miałyśmy przyjemność spotkać się ze znanymi osobami, z którymi udało nam się przeprowadzić wywiady, bądź też, tak jak ty, sama udzieliłaś wywiadu dla telewizji w Realu. Tak, również na temat marszu. Również na temat marszu. Również na temat marszu, także mamy czym się z wami dzielić. To może zaczniesz, bo ty tak, nagrywałaś wywiad, tak, prawda? Tak, ale ja bym chciała zacząć od pozdrowienia od pana, który też nas wcześniej pozdrawiał, pana stevewarszawa.pl. Pozdrawiamy pana, pozdrawiamy. Machamy do pana i zaczynamy nasz odcinek. Będziemy mówić na początku o Marszu Niepodległości, jakie są nasze spostrzeżenia odnośnie marszu, jak go odebrałyśmy i jakie emocje jemu towarzyszyły. Ewa, zaczynaj. Po pierwsze, byłam pierwszy raz na Marszu Niepodległości w Warszawie. To tak także marsz zaczęłam od placu, na którym stoi pomnik Państwa Podziemnego, gdzie miała się odbyć msza błogosławiąca uczestników marszu i cały marsz. Niestety msza się nie odbyła, ponieważ kardynał Nycz zakazał przeprowadzenia, odprawienia mszy trydenckiej, czyli mszy tradycyjnej w tym miejscu. Natomiast było wspaniałe kazanie księdza Jochemczyka. Zachęcam was do posłuchania tego kazania, bo po prostu kiedy słuchałam go, była tam mała grupa ludzi słuchających kazania, które tam przyszły, trochę narodowców, trochę innych prywatnych ludzi, niezrzeszonych, ale po prostu to kazanie... ONR, tak? No był Bąkiewicz. Czy był pan Bąkiewicz tylko? Nie, ja nie znam tych wszystkich ludzi. Było trochę ludzi. Była krucjata różańcowa za ojczyznę i właśnie z krucjatą po pokazaniu, po odśpiewaniu roty przeszliśmy ulicami Warszawy, żeby dołączyć do Ronda Dmowskiego, na którym zbierał się marsz. Także przez cały czas od tego pomnika Państwa Podziemnego, to jest na Wiejskiej, do Ronda Dmowskiego, to jest w samym centrum Warszawy, szliśmy z wartą grupą, bardzo dużo młodych ludzi, modląc się na różańcu. Także można powiedzieć, duchowo byłam przygotowana do marszu i to bardzo fantastycznie czułam się w grupie ludzi, którzy nie tylko krzyczą Bóg, honor, ojczyzna, ale wprowadzają to jakby w swój krwioobieg. Także doszłam do marszu w grupie narodowców, krucjaty różańcowych za ojczyznę. No i doszłam tam, gdzie ty też byłaś. Tak, tak. Tylko tak, byłyśmy tak. W różnych miejscach i nie widziałyśmy się. Tak, nie widziałyśmy się. Ja chciałam też zaznaczyć, że marsz również zapamiętałam. Mój odbiór był bardzo pozytywny. Marsz oczywiście były takie momenty, które doprowadzały do szewskiej pasji, chociażby takie jak postawienie na przykład barierę, które ograniczały ruch, przepływ ludzi. Naprawdę szliśmy jak sardynki w puszce. Były też takie sytuacje, że przenosiliśmy wózki z dziećmi poza te barierki. Nie wiem, po co to było. Być może była to jedna z prowokacji, aby po prostu ludzie najzwyczajniej w świecie się zdenerwowali, żeby doprowadzić do jakichś ruchów, które nie były pożądane ze strony organizatorów marszu. Jednak na szczęście tak się nie stało. Wszyscy zachowali się naprawdę świetnie, na poziomie i tak wyglądał marsz. I tutaj chciałyśmy zaznaczyć obecność holenderskiego, właściwie niemieckiego korespondenta, który pisze dla holenderskiej prasy, dla Telegraaf, Roba Savelberga, który co rok pisze bardzo w negatywnym świetle o Marszu Niepodległości. No i napisał. To jest chyba jednak Holender, Rob Savelberg. To jest na pewno Holender. Korespondent. Tak, ja go sprawdziłam. On studiował w Amsterdamie. Także jest to na pewno też Holender, który od 1998 roku
pracuje dla De Telegraaf w Berlinie. No więc pan Rob Savelberg popełnił artykuł pod tytułem Chaos na ulicach Warszawy. Kilka artykułów nawet. Kilka, napisane, a jeszcze miał relacje na żywo. Tak. Artykuł napisany 10 listopada. 10 listopada napisał już, że na ulicach Warszawy panuje chaos, prawda? Tak, no więc mamy w planach udanie się do redakcji Telegraafu i wyjaśnienie tej sprawy. Bo oczywiście reakcje ambasady na te plugawe artykuły tego pana oczywiście nie ma. W zeszłym roku był to jeszcze gorszy artykuł, dlatego że on napisał ten sam korespondent Rob Savelberg, pani też Ewa, mówiłyśmy o tym, neonazisty marschieren durch die Straßen von Warschau, to no było tak. Dokładnie, że naziści maszerują po ulicach Warszawy, ale w to jeszcze wplótł historię Jedwabnego, którego podał własną historię. No więc tego pana mamy na oku i mamy zamiar porozmawiać z redakcją Telegraafu, bo jeśli my tego nie zrobimy, to chyba nikt to tego nie zrobi. To nic, na polską ambasadę na pewno w Hadze liczyć nie można. Co poza tym, chciałabym jeszcze zaprezentować mój wspaniały szalik, który dostałam w prezencie od mojej facebookowej koleżanki Małgosi. Pozdrawiam Małgosię z Koszalina. Dzisiaj trochę prywaty. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy. Jeszcze Polska nie zginęła. I Stop Targowicy. Stop Targowicy. No właśnie, o to chodzi. Stop Targowicy. Więc marsz był również taką demonstracją protestu przeciwko zdrajcom Polski, Targowicy, która robi wszystko, żeby polska niepodległość istniała jak najkrócej, żeby Polska, wizerunek Polski za granicą był jak najgorszy. Więc my również mówimy stop Targowicy, stop zdrajcom Polski. I tutaj krzyczę to, wiem, że oni się z tego śmieją, ale proszę również władze, żeby jednak bardziej stanowczo reagowały na takie sprawy, ponieważ władze bardzo stanowczo zareagowały, właściwie sąd, na protest w Hajnówce, to znaczy nie protest, patriotów tak, w Hajnówce, Basia Poleszu, która jest w więzieniu. Cztery miesiące bezwzględnego więzienia. Za podrapanie policjanta. I również na marszu był baner uwolnić Basię Poleszuk. Tak. W tej sprawie Ania Kołakowska, która była najmłodszym więźniem stanu wojennego, przeprowadzała głodówkę protestacyjną w Warszawie w gmachu Fundacji Łączka. I tutaj też potem wrócę jeszcze do tej sprawy, bo zwracam się również do Ruchu Narodowego. Jestem bardzo zawiedziona, że Ania właściwie była tam zupełnie sama. Ja Anię odwiedziłam, ale nie było jakby wsparcia. Być może było wsparcie przez internet, ale my chyba za dużo udzielamy się na internecie, a za mało w realnym życiu. Także... Tak, bo to są dwie różne rzeczywistości. Rzeczywistość wirtualna, w której sobie lubimy pokrzyczeć, popisać komentarze, i ta rzeczywistość, która naprawdę się dzieje, która odwiedziła tą dziewczynę, która jest obecnie w więzieniu. Pani Ania Kołakowska też już kolejny tydzień przeprowadza tą głodówkę. Już przestała, ponieważ tak, po 10 dniach, kiedy nie było właściwie reakcji, czeka, ma nadzieję, że sprawa Basi Poleszuk zostanie załatwiona pozytywnie dla Basi, no ale po prostu lekarz zalecił jej przerwanie głodówki, ponieważ miała trudności z krążeniem. Także ta sprawa też była poruszana na marszu i dziękuję wszystkim, którzy nieśli ten baner uwolnić Basię Poleszuk. Poza tym jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że była wspaniała atmosfera, spokój, radość. Nie było prowokacji, prawda? Bo ja nie widziałam. Ja myślę, że prowokacji było sporo na marszu. Jeszcze przed rozpoczęciem marszu udało mi się zrobić zdjęcia grupy, które stały pod Pałacem Kultury, które to była straż przeciwko faszystom. To były kobiety. Tak. W wieku 50-60 lat, również takie młode w wieku 20 lat i z transparentami
Polska Kolorowa, także były takie próby. Próby. One oczywiście stały, nikt ich stamtąd nie wyrzucał. Mam na myśli ludzie, którzy brali udział w marszu, młodzież po prostu zignorowała te kobiety, które próbowały po prostu podjudzać całą tą sytuację. Na marszu uważam, że prowokacje wystąpiły i to duże, jeżeli chodzi o organizację marszu. Ja myślę, że to była taka mała psychologia tłumu, że właśnie te ustawienie tych barierek w miejscach, kiedy przychodziło najwięcej osób, to były też prowokacje, żeby te barierki po prostu obalić, żeby ludzie gdzieś szli w lewo, w prawo, żeby zapanował chaos. To też się nie udało. No i prowokacje przed marszem przecież, tysiące prowokacji, prawda? Ta cała sytuacja z tym, że marsz miał zostać zupełnie odwołany, też wprowadzała jakieś niefajne nastroje. No to rzeczywiście była prowokacja. Ale z tymi barierkami, no być może pojawiły się one, było to wielkie utrudnienie dla maszerujących. Niektóre osoby niemalże mdlały. Ja widziałam panie w bardzo podeszłym wieku, które brały udział w marszu i myśmy musieli te panie przerzucać przez te barierki, już nie mówiąc o kobietach z wózkami, z dziećmi, które już nie mogły w tym momencie po prostu iść w marszu i trzeba było przez te barierki je przenosić. To nie były barierki rzędu 1,20 m, tylko to były naprawdę wysokie barierki, przez którą na przykład ja nie potrafiłabym przeskoczyć. Okej, okay, ale czy te barierki, no tutaj teraz o barierkach mówimy, no czy to była prowokacja, czy to było zabezpieczenie, ponieważ jak wiemy do marszu dołączyli się przedstawiciele władz. Tak, tylko że w tym momencie akurat na tej wysokości, bo to było przed mostem jeszcze, jak już marsz już powoli kończył swój bieg, wracali uczestnicy marszu prezydenckiego, a marsz narodowców, w którym ja brałam udział, jeszcze właśnie szedł. I dlatego tam zrobiło się tak tłoczno, bardzo niebezpiecznie. Bo jedna strona wracała, a druga strona jeszcze szła i dodatkowe właśnie barierki, które były dodatkowym utrudnieniem, mogły wywołać nastroje zupełnie, których mógł się ktoś spodziewać. A powiedz mi, Ewo, jak rozmawiałaś, prawda, z szefem marszu i jak on odbierał to, że powiedzmy władze podłączyły się do marszu? To znaczy, on zareagował bardzo dojrzale w ogóle na tą propozycję, moim zdaniem, dlatego że on podkreślił, że nawet powiedział to tak żartobliwie, że oni po prostu musieli zgodzić się na te warunki, dlatego że inaczej to by było po prostu, że na złość mamie odmrożę sobie uszy na tej zasadzie. Wiadomo, że partia PiS to jest Goliat w porównaniu do organizatorów marszu, jakim jest również środowiska narodowe, środowiska ONR, ruchu narodowego, prawda, w porównaniu do tak wielkiej partii, która trzyma władzę. Goliat, który wygrał w wyborach. Tak. Zadaję pytanie, przecież widzieliśmy, ile jest zwolenników i ruchu narodowego, i no byli też, powiedzmy, ludzie neutralni, którzy nie utożsamiają się z żadną partią. Ewa, nie chciała się też wgłębiać w to wszystko, bo to jest wiele pytań może być i wiele odpowiedzi krzywdzących w dwie strony. I środowisko PiS-u, i środowisku, ale to może, i środowisko narodowców. No ja bym bardzo chciała, żeby narodowcy się tak zorganizowali, żeby też się stali Goliatem. Myślę, że partie rządzące zdają sobie z tego sprawę, jaka siła jest w ogóle w obozie narodowym i też mogą to, nie mówię o samym PiS-ie, ale o innych partiach, dlatego po prostu te działania mogą im być nie na rękę, bo to jest realna siła, która może być dla nich zagrożeniem. No to tak, to ja mam inne zdanie niż ty. Tą realną siłę widzieliśmy na marszu, prawda? Tłum 250 tysięcy. Ale w wyborach to się nie przekłada się na wybory, więc bardzo fajnie jest maszerować, wznosić okrzyki, Bóg, honor, ojczyzna, ale to się nie przejawia w wyborach. Bąkiewicz również, no powiedzmy z powodu różnych tam, wiadomo, jakichś prowokacji. Z tego co ja wiem, to pan Robert Bąkiewicz jest współorganizatorem Marszu Niepodległości. Pan Robert Bąkiewicz nie należy do żadnej partii. Jest współorganizatorem Marszu Niepodległości, jak i też zastępcą
koordynatora brygady ONR mazowieckiej. Myślę, że nawet w tam wywiadzie dokładnie mówi, jakie on zajmuje tam stanowisko. W każdym razie są to organizacje, to nie są żadne realne... To są ruchy. To są ruchy, tak? To nie są żadne realne partie, prawda? Ale mają przedstawicielstwo w parlamencie. Ruch Narodowy Winnicki jest w parlamencie. Ale pan Bąkiewicz nie należy do Ruchu Narodowego, tylko należy do ONR. Tak, obóz narodowo-radykalny. Tak, tak, to wiem, tylko że mnie chodzi o to, że jak... Ja mu zadałam nawet takie pytanie, Ewa. No. Zadałam mu nawet takie pytanie, czy jego będzie widać bardziej w świecie politycznym. On na to pytanie odpowiedział. To jest bardzo, naprawdę bardzo skromny człowiek. Z niego naprawdę robiono już tyle razy faszystę, nazistę. Ale wiemy, jak te epitety powstają. My wiemy, natomiast ci może państwo, którzy nas oglądają, jeszcze może do końca nie wiedzą, dlatego też polecam ten wywiad z panem Robertem Bąkiewiczem, bo można się naprawdę dużo ciekawych rzeczy o nim dowiedzieć. Na polskich mediach, tak. Ewa rozmawiała z panem Bąkiewiczem, więc ja tutaj troszeczkę tak uczestnicząc w marszu czułam się fantastycznie, była świetna atmosfera, ale zadawałam sobie pytanie, dlaczego to się właśnie nie przekłada w skali polskiej na to, żeby Ruch Narodowy rzeczywiście stał się jakąś realną alternatywą dla partii rządzących, bo tak jest, że jeżeli partia rządząca nie ma prawdziwej opozycji, takiej merytorycznej, prawdziwej, patriotycznej opozycji, no to oczywiście taka partia staje się jakby odizolowana od społeczeństwa, co zresztą widać było na tym marszu, kiedy oficjele maszerowali obstawieni z jednej strony jakimiś wodzami pancernymi, wojskiem, także byli oddzieleni od pozostałych uczestników marszu. I to jest właśnie pułapka. Dlatego ja życzę bardzo tym przedstawicielom ruchów narodowych, żeby stworzyli alternatywę. Żeby byli alternatywą dla... Może wtrącę swoje 5 groszy. Ja byłam po raz pierwszy na Marszu Niepodległości, ja także nie mam takiego porównania jak uczestnicy, którzy biorą udział co roku, ale miałam wrażenie, że w tym roku, pomimo tego, że było naprawdę, były tysiące ludzi, prawda? Tam mówią o 250 tysiącach, chociaż wydaje się, że było tych nas znacznie więcej. To wydaje mi się jednak, że z tego, co słyszałam o marszu, to w tym roku ta iskierka marszu, która się po prostu tliła przez te lata, te emocje gdzieś zgasły. Ja miałam nawet takie wrażenie, idąc w marszu, w pewnych momentach, że brakuje mi tylko kwiata z bibuły i to wyglądało trochę jak marsz pierwszomajowy. Nie było nagłośnienia, które Marsz Niepodległości miał przygotowane. To wszystko nie działało. Nie działało? Tak, to wszystko nie działało. To pewnie wynikało z porozumienia z prezydentem, że po prostu nie mogli tego używać. To jest moje przypuszczenie, tylko moje przypuszczenie, bo wiem, że na to poszło 100 tysięcy złotych i organizatorzy Marszu Niepodległości byli przygotowani na to, żeby to ogłoszenie było, żeby po prostu w eter puszczać pewne hasła, kiedy ludzie mogą je później powtarzać i wtedy tworzy się taka niezapomniana atmosfera marszu. Tego nie było. Ponieważ nie wiemy z jakiej przyczyny, więc też nie sugerujmy, nie wiemy, nie sugerujemy. Pan prezydent, prawda? Nie, ja absolutnie nic nie sugeruję. Ja się po prostu tylko domyślam. No tak. Możemy się domyślać. No ja też pierwszy raz byłam na marszu, więc nie mam porównania. Oglądałam marsze tylko w telewizji i to, co widzieliśmy w poprzednich marszach, to były wyraźne po prostu prowokacje. Ja słyszałam na przykład ten marsz, w czasie którego spalano budkę przed ambasadą rosyjską, że nagle organizatorzy dostali nakaz udania się inną trasą i właśnie koło ambasady rosyjskiej. No to Bogu dzięki tego nie było. Były barierki, które nas irytowały, które z jakiegoś powodu były postawione. Być może, ja mówię też znowu, być może z powodu uczestniczenia delegacji oficjalnej, bo takie zalecenia wydaje przecież policja. Mhm. Poza tym również prawdopodobnie, żeby zabezpieczyć uczestników, to jest moje przypuszczenie, uczestników marszu przed prowokacjami KOD-u.
Bo był kot również na wysokości. To jest bardzo prawdopodobne, ja o tym były te grupy, ale małe na szczęście. Przecież kot i tego typu ugrupowania, obywatele PRL, obywatele RP, szykowali się do prowokacji, także myślę, że to tutaj było. My tego nie rozwiążemy, bo nie mamy informacji wewnętrznych. No, ale Ewa, na pewno trzeba podkreślić, że jednak większość ludzi, które brała udział w marszu, wzięła udział w tym drugim marszu, czyli marszu organizowanym przez narodowców. Oni nawet nie mieli szans, zwykli ludzie nie mieli szans, żeby wziąć udział w tym marszu oficjalnym, ponieważ oficjele byli odgrodzeni, więc także nawet ja znam sama ludzi. Sama przeprowadzałam panią kombatantkę, chyba 102-letnią panią, która po prostu nie miała szans, żeby nie wiem, czy to był jej syn, czy zięć, wprowadzić ją na Marsz Niepodległości, dlatego wzięłam swój aparat w ręce w góry, szłam i krzyczałam, kombatantka, przepuśćcie, ludzie się pięknie zachowali, zrobili korytarz i ta pani mogła wjechać, inaczej ona by po prostu na ten marsz nawet nie miała szansy Konkluzja jest taka, ludzie są wspaniali. Bardzo wspaniali, naprawdę, bardzo wspaniali. Moje kilogramy, a waży naprawdę, uwierzcie, sporo, były przenoszone przez panów jak piórko, nawet pan jeden w pakiecie założył mi plecaczek na ramiona i podtrzymał bardzo ciężki aparat. No więc i to jest właśnie to, że jak my jesteśmy w Polsce, to się czujemy kobietami, bo tak. Polacy jeszcze nie, jakby to powiedzieć, nie sfeminizowali się tak jak mężczyzn agresywny na Zachodzie. Feminizm nie udało się takiego piętna. Nie zakorzenił się, tak, na szczęście. Tak. Także czułyśmy się kobietami, patriotkami, Polkami, było radośnie, wesoło, ale oczywiście ja jako osoba, która jakby to powiedzieć rozklimia często, obserwowałam ludzi i też potem śledziłam informacje w polskiej prasie na temat marszu i bardzo mi się spodobała uwaga Grzegorza Brauna, znanego reżysera, który też miał taki pewien niedosyt po marszu. Ja miałam też niedosyt, bo idziemy, prawda, wznosimy hasła, fantastyczne race były też i tak. Bardzo mi się podobał biało-czerwony dym, nie wiem jak to się robi, ale to mi się bardzo podobało, chociaż ja trochę dusiło. Ja z tego miejsca też, jak wcześniej mówiliśmy, nie wyobrażam sobie Marszu Niepodległości bez ras. Nie. Naprawdę. Race muszą być. Widziałam osobiście na własne oczy, jak dziecko trzymało racę w ręku, czyli uważam, że jest to bezpieczne. Skoro nikomu w pobliżu się nic nie stało, a naprawdę staliśmy jeden człowiek na drugim niemalże i te race nikomu nic nie robiły. No więc race muszą być, biało-czerwony dym musi być, także bez tego Marsz Niepodległości jest po prostu nudną wycieczką z jednego miejsca do drugiego. Jeszcze wracam do Grzegorza Brauna, który również, jakby konkluzją jego było to, że brakowało na końcu marszu jakiegoś wniosku, bo nie wystarczy tylko maszerować, śpiewać czy wznosić hasła, ale tutaj sytuacja polityczna w Polsce jest taka, że mamy jedną partię rządzącą, drugą niby opozycyjną, która właściwie faktycznie nie jest opozycją, bo nie wnosi nic oprócz awantur. Tutaj jedni krzyczą konstytucja, drudzy, żeby Marsz Narodowy kończył się na przykład takim propozycją, że my, Polacy, czy przedstawiciele Ruchu Narodowego, czy może jakiejś innej formacji, która z tego ruchu się zrodzi, czy z marszu, zaproponują na przykład projekt nowej konstytucji. Wtedy to byłoby takie uwieńczenie tych naszych wysiłków do niepodległej Polski, bo też zadano mi pytanie. Tak, żeby ten krzyk przekładał się też na działanie. Na działanie, tak, to o tym mówię i to też mi się spodobało. To przyjęłam sobie ten wniosek Brauna, jakby to powiedzieć, ukradłam i teraz przekazuję, bo rzeczywiście miałam podobne konkluzje. Atmosfera na ulicach była wspaniała. Znowu to poczucie jedności, poczucie solidarności. Tylko co dalej? Co dalej? Właśnie, co dalej? No i teraz myślę, że odpowiedzialność, znaczy to pytanie może każdy z nas zadać sobie sam, prawda? Co ja
czy co ja tu wniosę? My, Polacy za granicą, Polacy w Polsce, czy my mamy znowu być takimi oddzielnymi wyspami, czy może właśnie jest czas, żeby tak jak na Marszu Niepodległości naprawdę się zjednoczyć i odłożyć różne, prawda, jakieś historyczne kłótnie o to, kto był większym patriotą, Dmowski czy Piłsudski, i pomyśleć teraz, że żyjemy... I pójść w jednym kierunku, tak, najzwyczajniej w świecie. Żeby rzeczywiście Polska była z Bogiem, żeby Polacy mieli honor i żeby ojczyzna była silna. Tak, czyli tytuł marszu tegorocznego: Bóg, honor i ojczyzna. Tak. I no ja się utożsamiam z tym hasłem, ty też przecież. I mam nadzieję, że przyszły marsz zakończy się, że będzie tak samo spontaniczny, tak samo radosny i że wniesie coś więcej konkretnego do polskiej polityki, bo jeśli chodzi o to, to nie jest dobrze. A ja mam też taką nadzieję, że też osoby kompetentne do tego będą reagowały na pomówienia, które są zamieszczane w prasie zachodniej, tak jak to zrobił na przykład konsul albo ambasador Zagrzebia. Była to bardzo konkretna... To znaczy polski w Zagrzebiu, tak? Tak, polski w Zagrzebiu. Była to konkretna reakcja, czy też były takie przypadki blokowania wpisów na Facebooku. Tym się już sami facebookowicze zajmowali, bo po prostu, że zasypywali skrzynkę danej osoby i żebyśmy na to reagowali, żebyśmy tego nie pozostawiali. No my reagujemy, Ewa, tylko właśnie apelujesz do przedstawicieli państwa polskiego, tak, czyli do ambasady. Do osób kompetentnych do tego, tak samo jak w Holandii rokrocznie ambasada, mimo że się zmienił ambasador, w ogóle nie reaguje na te donosy więc prasowe, bo to my wspomniałyśmy tylko o Robie Stavelbergu, ale to o tym też mówił NOS w bardzo podobnym tonie i inne gazety holenderskie. Rob Stavelberg był podany tylko jako przykład. No więc znowu, po raz kolejny już od roku apelujemy do ambasady, reagujcie albo przygotujcie jakiś program. To nie jest normalne, że ambasador, który jest tutaj w placówce, który reprezentuje państwo polskie, nie reaguje na to, że korespondent The Telegraph pisze, że polski prezydent przemaszerował z grupami faszystowskimi, tak, w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Dla mnie to nie jest normalne. Mojej zgody nigdy na to nie będzie i dlatego to podkreślam. I bardzo dobrze. Ja się podpisuję pod twoim przekazem. Też apeluję do pana ambasadora, do konsulatu. Zróbcie coś, bo już troszeczkę jakby usnęliście z tego, co widzimy. Ja jeszcze na zakończenie chciałabym przypomnieć... Musieliby się najpierw obudzić, Ewa, żeby mogli zasnąć. Ale może my obudzimy, może mamy taki talent budzenia śpiących rycerzy. I na zakończenie chciałabym jeszcze, jeśli można, przypomnieć o tym, że Basia Poleszuk nadal jest w więzieniu. Tak, pamiętajmy o Basi i róbmy wszystko, co w naszej mocy. Na Facebooku był adres Basi, to jest, ona się znajduje w areszcie w Warszawie. Poszukajcie tego na Facebooku. Dołączcie się do protestów, do Ani Kołakowskiej. Anię Kołakowską, która jedyna w ten sposób zaprotestowała konkretnie, żeby Basię uwolnić. I kiedy była demonstracja pod Ministerstwem Sprawiedliwości, tu znowu wracam do Ruchu Narodowego, do narodowców, których tylu było na marszu, no troszeczkę zasmuciła zarówno do PiSu, jak i do narodowców. Ania Kołakowska podczas swojego protestu powiedziała, że gdyby Basia Poleszuk była aresztowana i uwięziona za rządów PO, to by PiS bardzo głośno protestował. Tych protestów nie ma. Zwracam się również do Ruchu Narodowego, do narodowców, których tylu było na Marszu Niepodległości. Dlaczego tak mało z was znalazło się w czasie protestu pod Ministerstwem Sprawiedliwości, protestu w sprawie uwolnienia Basi?
Garstka, prawda? To była garstka, z tego duża część to byli reporterzy różnych niezależnych telewizji. Wystarczy maszerować i wznosić hasła. Polsce w tej chwili jest bardzo potrzebny silny ruch narodowy. Przedstawicielstwo patriotów, którzy utożsamiają się z hasłami tego marszu. Bóg, honor, ojczyzna i którzy będą chcieli realizować je w polskiej polityce. Więc apeluję, z jednej strony apeluję do przedstawicieli rządu, do PiS-u, nie zapominajcie o swoim elektoracie, który wybrał was, ponieważ obiecywaliście prawdziwą, dobrą zmianę. Dzięki któremu doszliście do władzy. Doszliście dzięki patriotom również do władzy. My patrzymy i czasami bardzo się martwimy, kiedy widzimy, co się w tej chwili dzieje. Doceniamy to, co zostało zrobione, ale również jesteśmy recenzentami tego, co robicie. A do ruchu narodowego zorganizujcie się, kochani, bo jest was dużo, jest bardzo dużo młodzieży. Młodzieży jest w ogóle bardzo mało po drugiej stronie. U was jest młodzież, jest entuzjazm, jest to, co widzieliśmy na marszu, ale brak jest dobrej organizacji. Także trzymamy kciuki, żeby na przyszłym Marszu Niepodległości, w przyszłym roku, żebyście mogli pokazać, jak silni jesteście naprawdę w życiu politycznym Polski, bo Polsce potrzebna jest prawdziwa, patriotyczna opozycja. A teraz na zakończenie wzniesiemy szal, my zakasujemy rękawy, bo my też tutaj... My cały czas przy pracy. Przy pracy, robimy co możemy. Tego też życzymy. Wznosimy szal. To i mówimy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I na dole, stop Targowicy. Targowico, uważajcie, bo naród pamięta. Naród zawsze pamiętał. I nie bądźcie tacy pewni siebie, bo Europa, czyli Unia Europejska, szybko spuści was z nurtem wodospadu, żeby nie powiedzieć ścieku. Tym optymistycznym akcentem życząc tego Targowicy, żeby spłynęła z nurtem ścieku i żeby pojawiła się prawdziwa opozycja. Żegnamy was i zapraszamy na kolejny odcinek Polek przy kawie, który wkrótce na pewno nagramy. I teraz machamy do was, pa pa, do zobaczenia. Dziękuję. Mam ciekawe, nurtem ścieku, gnojówki chciałam powiedzieć.